Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, to jest już 13 odcinek z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. Okej, bardzo fajnie się nam dwa dni temu wykonywało zachować misje poboczne. Nagrody były naprawdę porządne. Co to za lagi? Co mi wariujesz, Geralt? Masz mi tu grać. Okej, napisałeś mi znowu w komentarzu, tak, do ciebie się zwracam, do nikogo innego, do tego, który mi pisze komentarze regularnie pod Wiedźminem, żebym się teraz przeszedł do karczmy, oczywiście do podziemnej części karczmy i wziął udział w bijatyce. Tak, za co mógłbym wygrać spokojnie wyśmienite portki. W sumie przydałoby się dla Geralta, bo do tego pancerza łowcy nie pasuje zbytnio, więc... Zatańczymy, biały misiu. Czekaj, który? Który to był? Trzeba z którymś rozmawiać, chyba z nim. Zawody brachu. Aha, dobra. Pol zamknięty to i nuda, aż w życiu strzyka. Dołączycie? Jakie są zasady? Zawodnicy wpłacają dole, wygrany ją zgarnia. Zasady walki. Robisz wszystko, żeby drugi nie wstał. Dosyć skomplikowane. Tak. Walczysz, brachu? Pewnie. Tak. Świeżak, jaki ty, brachu. Tak, zobaczymy. Dobry na początek. Wykładaj pieniądze. A co ty, jakiś wykładowca, hajsi? A masz tu. A dajmy te 10 orenów. Jestem gotów. Panowie bracia! Zapraszam do tańca! Tego typa to akurat pamiętam. No dobra, to lejemy się, to będzie taki banał, że bez problemu. O kurde, a może jednak i nie. Łoż ty. Jak zapłacimy więcej, to chyba poziom trudności jest większy. Ty patrz! Synek niezły. Już po marcie zebrał. Muszę się skupić. O, ładnie z główeczki zebrał. Nie, muszę się skupić na quick time eventach. Dobra, padasz, sucze. Chude sucze. Się złożyło fajnie na ziemię. Stopo, kurwa Ezja. Oho. Fajny epitet już. Bijemy się dalej, bracie? Ho, ho, pewnie, dajesz. Najzdup. Najzdup? Aha. Go nazywają. Wszystko robi na odwrót. Sypia. Aha. Najpierw chla, potem dopiero je. A babom do chętnożenia każe się ubierać. To psychiatryka się musi wybrać. Pokaż oreny. To jak? Pewnie, masz tu. A dajmy 15 orenów i damy radę. Zapraszam do tańca! Na hardcora pełnego jedziemy. Co to za będzie naj... O kurde. Kupa mięsa. Po mordy dostała. Jep. Pięknie. Dostał skopa w żyć. Jep. Teraz dostał w żyć. Najpierw w dupsko było. Co tak szybko? Był łatwiejszy od poprzednika. Aha. No tak, gruby. Aha, jaki mistrz? No. Od razu widzę, żeś zawodnik na porządne walki. A nie na wybijaną hołotę. A oko mam dobre. Wierzaj mi. Kim ty jesteś? Mówią na mnie Ziggy Król. Aha. Płacę po królewsku. Wieczorem będę na ciebie czekał pod karczmą. Co ty ci widać? Jeśli chcesz zasmakować sławy i prawdziwych pieniędzy, zagadaj do mnie. Zaprowadzę cię w odpowiednie miejsce. Okej. Okay. Nie chciałbym być twoim wrogiem. Na pewno? Bijemy się dalej, bracie? A możemy jeszcze się bić. Wiedziałem, że traficie na siebie. Co to jest? Mały Dota. Doda? No miło, miło mi będzie z wielkimi cyzami walczyć. Są tacy, co widzieli, jak pełne wiadro na kutach je wieszą. Lepiej przyszykuj duży mięso. Pewnie, hajsem sram. Masz tu 25 orenów i dziadku nie maruć. Panowie bracia! Zapraszam do tańca! Zobaczymy, jaki będzie z niego Doda. A kolejny mięśniak. O kurde! Przyłożył mi. Teraz ja mu przyłożyłem. Kurde.
Zginiesz, marnie. Jeb. Pięknie po klacie, żeś mu dożył. Aaaa! Ale dostał po łbie. I headshot! Leżysz, szmaciarzu. No jeszcze żyje. Teraz poszedł. Pięknie na hita złożył go. To stopo, kur... Dobra, to już było. Gratuluję. Nie ma sprawy. Obiłeś mordy największym zabijaką. Gratuluję. Aha. Zakończony. Aha. O, wyśmienite portki. Dobra, teraz ekwipunek. Patrzamy na nasze wyśmienite portki. Dobra, idziemy sobie je zrobić. Ale gdzie ten Ziggy Król? Gdzie ten Ziggy Król? Chwileczkę. Ha. Chciałbym się dowiedzieć, gdzie ten Ziggy Król? Dzienniczek. O, jest. Podziemny krąg. Spotkaj się z Ziggym wieczorem pod karczmą. Aha, między 21 a 2 nad ranem. No dobra. Sobie zaznaczymy. Do laseczka i wsadziła kija. Hu, hu. Dobra. Też może być, ale co ja to miałem zrobić? Tak, teraz idziemy się udać do... Nieważne, gdzie możemy do kowala się udać. On i tak nam zrobi portki. A czemu? Bo go stać na... No nie, no kowala już nie ma. Chujowo. Byłby do tego idealny. Ty. Wkurzacie mnie, więc podejdę. Witamy, można na słówko? A czemu by nie? Otóż opracowaliśmy z kolegą pewną substancję alchemiczną. Chcieliśmy ją przetestować w Wyzimie, w laboratorium. Ty mi się nie podobasz. Widząc Wiedźmina, zaczęliśmy się zastanawiać, czy byłbyś tak dobry i zechciał wypróbować ją w praktyce. Za rok, dwa, jeśli będzie miał okazję, mógłbyś nas odwiedzić w stolicy, a my cię przebadamy i hojnie wynagrodzimy. Mm-hmm. Chodzi o długofalowe rezultaty zażywania. Nie możemy zdradzić nic więcej. Wchodzisz w to? Czemu nie? Pewnie. Świetnie. Znakomicie. Gdybyś jeszcze zechciał prowadzić dzienniczek eksperymentu... No bez jaj. Dobra, jakiś Farid. Jakieś dwa typy. Nie znam typów. Jakieś kurde nieogarnięte psy. Chcę sobie portki zrobić. Nie ma tu już żadnych kupców. No nie da się nigdzie już pohandlować. Dobra, to od razu zajmijmy się już tymi sprawami między odpoczynkiem, czyli dajmy sobie godzinę... godzinę... No, tą 21 chciałbym najbardziej. Nie da się jakoś konkretnie. Dobra, dajmy ten północ. Dobra, zajebiście. Okej, czyli teraz mamy się spotkać z Ziggym Królem. On tu gdzieś sobie jest. Stawianie na moich chłopaków. Dobra, Ziggy. Ty nie kurwuj, tylko rozmawiaj ze mną. Przemyślałeś moją propozycję? Oczywiście. Jestem gotowy. Wytłumaczę ci wszystko po drodze. Jasne. Mów. Wiesz, z czego słynie Wlotsam? Z niczego. Ty ćwoku zachlany. W dolinie Bondaru są tylko dwa miasta, które warto odwiedzić. Aha. Bondar. Słynący z najładniejszych dziwek. Aha. Na północy i Wlodza, gdzie są organizowane najlepsze walki. Kto je organizuje? No chodź. No idę już. Nikt. Hmm? Ale jak kto się dobrze zakręci, to i nie jedno zobaczy. Czasem zarobi, a czasem... No sorry, że cię pchnąłem, grubłasku. Ja nie chciałem. Ziggy. Popatrzyłem ciebie i niebo żałuję. A teraz chodźmy tam, gdzie chłopiec staje się... No okej, no. Yo. Poznajesz Ziggiego Króla? Ciebie tak, ale ten drugi wygląda na niebezpiecznego. No i dobrze mówisz. Król innych nie zatrudnia. Tak, ostatnio żeś przyprowadził parobka, co go po kwadransie połamanego wynieśli. Teraz będzie inaczej. Zobaczysz, sam komendant postawi na niego majątek. Dobra, ale jak mam go przepuścić, to musi zostawić żelastwo. Całe. Okej, dobra. Niech będzie. Już jesteś bogaty. Dzięki. Broń będzie czekała w skrzyni przed bramą. Aha, okej. Przynajmniej poinformował strażnik Flotsam. Idziemy. Rezydencja Loredo.
we własnej osobie. Pozwala na walki? Czy pozwala? On je organizuje. Tutaj stawia się wielkie sumy. Ostatnio trochę mi nie szło, ale dzięki tobie ludzie sobie przypomną, kto to jest Ziggy Król. Tylko mnie nie zawiedź. Jasne. Ja tu walczyć jest, umiem na profeskę. To mnie nie bierz za jakiegoś przecież, kurde, przeciętnego dekla. Dziwne, że mi amuletu nie zabrali. No bo pewnie uznali, że amulet nie jest wcale żadną bronią. Tylko po prostu zwykłym wisiorkiem. Patrzcie, dzień dobry! Ziggy Boazen wróci! Aha. I to w wielkim stylu. Przyprowadziłem zawodnika, o którym wkrótce będzie głośno. On mnie zna. Zabójca potworów? Jak go namówiłeś do tych bijatyk? Ziggy Król ma swoje sposoby. Mhm. Ciekawie się zapowiada. No pewnie. Za chwilę stworzymy historię mordobicia we Flotsam. Po wsiach będą krążyć pieśni o Ziggim i Geralcie. Ty tylko wygrywaj, a ja zajmę się resztą. Aha, aha, aha. Tak, tak. Niczym Witali Kliczko. Dobra. Gotowy. Wspaniale. Jeszcze będziesz mnie nosił na rękach. Tak. Na rękach cię będę nosił. Mówią tak na niego, bo leje, dopóki wszystkie są wypłyną. Suchy się zmoczy. Dobra, jedziemy, typa. O, taki kurde hardcore z ciebie. Już dostaję. O. Punago? Może być. Ty, co mnie tu ciągniesz za kucyka? Nie daj mu się! Za kucyka to możesz dziewczynę ciągnąć, ale nie mnie. Wypraszam sobie. No kurde. Chudzielec się zaraz złoży, spokojnie. Tylko kwestia czasu. Oj Jezu, ale żem to zrąbał. Ale i tak dostał. Jep, mordzie. Koniec z tobą. Jep. O tak, o tak. Tak, z łokcia. Dobity, ty tam nie wrzesz, bo tobie też przywalę. No. To kto następny? Mitko, raz ci pierdolne. Jedziemy z nim. Postaram się sprawdzić, jak wygląda drugi. Drugi pewnie napakowany. Powodzenia. Założę się. Nie daj mu się! No, jasne. O, gruby, dobra. To będzie banał. No i już widzę, że już nie wyrabia. No już, spokojnie. Spokojnie, trybuny. Trybunami to ja bym tego nie nazwał. Ale widownia niech już będzie. I jebno kurde, grubasku. Koniec z tobą już. Tak jest. Poszedł grubas się. Jesteś odkryciem mojego życia. No, odkryłeś Amerykę. Jesteśmy dla siebie stworzeni. Jako żywo. Ale przed nami jeszcze długa droga. Sieciech Kutas. Może być. Sieciech zwany Kutasem. Nikt go nie lubi? Łachy ma z pręcami. W zeszłym miesiącu odgryzł przeciwnika. O kurde. Dawać do tego Kutasa. Prosto i szybko powiedział. O, widzę jaki Kutas. Ty! Ty tu nie naśladuj Pudziana. Bo ty dobrze nie wyglądasz z tymi takimi grubymi mięśniami. Matka cię owsianką wiecznie karmi, a to takie kurde masz bicepsy. A i tak dla mnie jesteś zwykłą szmatą. No już po nim. Tak jest! Jep, jep, i z łokcia. Jeszcze jakieś życzenie? Nie daj mu się! Jeszcze tylko jeden i jesteśmy aha sławni i bogaci. Aha. Jej, jej. Zdenek. To mniej niż Bur Zenek. Dobrze. Ja jestem sam. Właśnie. Okej. Okay. Loredo! Pozwól do mnie. Aha. O Boże. Piękna technika. Dzięki. Wow. Zbliża się ostatnia walka i wszyscy obstawiają pewniaka. Ciebie. No widzisz. Oprócz mnie. A do czego? Do czego zmierzasz, Loredo? A kim ty jesteś, żeby... Zdenek ma wygrać. Aha. Ale tak naprawdę to my wygramy. Trzecia część puli jest twoja. I to nie jest propozycja. No i kurwa, teraz jesteśmy w punkcie martwym. Mamy dać mu się zabić? Czy go? Po prostu przekonać, że nie jesteśmy oszustami. Hmm.
Napierdol się. Rozumiem. Jesteś oszustem. Nie obchodzi mnie twoje zdanie. Masz przegrać. Spieprzeć. Dobrze. Chudzielca trzeba obić. W dupie mam go. Co to myślał, że ja kurde dam się zhanibić? Nie ma. Ja tu jestem jedynym hardkorem. Nie pozwolę sobie, że jakiś chudzielec kurde z brodą mnie tu obił. Nie ma. Ja tu każdego jadę. Dokładnie. Widzę, że większość i tak się ze mną zgadza. Jakiś jeden napurmuszony, łysy Loredo będzie mi tu kazał dać się po prostu pokonać. No chyba go pojebało już zdrowo. Jeb, jeb, pięknie. Zakończenie. Twoje pieniądze. Straże odprowadzą cię do. Dzięki. Pożałujesz tego. A, żebyś ty nie pożałował. No, widzisz. Po prostu daj mi te pieniądze. Dawaj hajs. Hajs miał być. Bez kłamstw. Wychędzasz je w moim imieniu. Może być. Kurde, Loredo chciał, żebym kurde się go posłuchał. Ho! Jeszcze nie jestem aż taki lekkomyślny. I 200 orenów na łeb. Dobra, tu mamy skrzyneczkę. Tu skrzyneczkę. Okej, dobra. Teraz trzeba to wszystko pozakładać. Okej, dobra. Pięknie. Wszystko. Zajebiście nam to poszło. Nie ma co. Ametystowe ulepszenie. I tak już mamy zbroję na fulla. Poszoga. Samum. Dobra, pozakładaliśmy te pierdoły. No i pięknie nam to poszło, nawet powiedziałbym szczerze. I nie jest aż tak źle. Się obłowiliśmy. Teraz przydałoby mi się te wyśmienite portki. Mówię mu, biorę mieszek albo biorę mieszek i życie. Dobra. To teraz odpocznijmy sobie do godziny. Do godzin popołudniowych. Południowych, tak, właśnie. Okej. I gitas. Teraz chciałbym pójść sobie zakupić to ametystowe. Boże, ametystowe. Chciałem powiedzieć te. Wyśmienite portki, ale widzę, że mamy tutaj kilku bandziorów. Sobie do nich podejdę. No proszę, przeczucie mnie nie zawiodło. Opłaciło się przypłynąć do tej dziury. Zabójca Foltesta we własnej. Nie jestem zabójcą. Masz dauna. Zdrowie do. Twoje łapy też mają dauna. Nie narzekam. Rad jestem niezmiernie. Widzisz, droga do Wyzimy jest długa i wolałbym nie mi trężyć. No to szerokiej drogi. Posłuchaj, dowcipnisiu. Więcej jesteś wart żywy, ale jeśli trzeba, zadowolę się martwym. Wybieraj, co wolisz. Zdam się na ciebie. Wyrzuć miecz i złóż ręce do powroza, bo nie ręczę za... Chodź tu. No, come on, bitch. Dobra, już po was. Twojego szukają! Prędko, chłopcy! No, padłeś ładnie. Już po tobie. Kurde, słabe, słabą masz armię. Ja tu was jadę, kurczę. Łoty. O, no nie, no było do dobicia. Ale dobra, tak też może być. Dobra, już. Chowaj broń. Bo jeszcze ludzie będą podejrzewać, że mam coś z głową i że zabijam niewinnych ludzi. A tak to naprawdę byli bandyci. Kurde, skubańki. Myśleli, że mnie pokonają. Ja już mam za dobre wyposażenie, żeby się dać pokonać. Dobra, idziemy jeszcze sobie zamówić portki. Portki. Yo. Wykonaj przedmiot. Czekaj, wyśmienite spodnie. Okej, stworzymy. Dziękuję. I teraz do ekwipunku. I zakładamy sobie te nasze wyśmienite spodnie. Zbroja plus 1. Odporność na podpalenie plus 5%. Odporność na truciznę plus 5%. I odporność na krwawienie plus 5%. Tutaj nasze spodnie czarownika mają czas trwania znaku Heliotrop plus 5. Premia do obrażeń znaków. A dobra, i tak bierzemy
nasze spodenki wyśmienite. Jakiś list kończy. Aha, to pewnie za mną latają te dziwaki. No dobra, to jeszcze bym te spodenki sprzedał. Pohandlujmy. Dobra. Jak coś będę mógł sprzedać, to sprzedam. Najwyżej resztę się zostawi. Dobra. No, spodenki na sprzedaż. Co tam jeszcze mogę takiego zrobić, żeby trochę więcej hajsu zarobić? O, te pierdoły posprzedawać, bo też mi się nie przydadzą. Masz tu jakieś, nie wiem, rzeczy, cokolwiek. Jak nic, to lipa. Dobra, wychodzimy. Okej, nie wiem, czy nie skończyć odcinka. Ale patrząc teraz jeszcze na dziennik i na nasze misje, to zastanawiam się, czy nie powinniśmy już czegoś konkretnego zacząć robić. Ha, tak patrzę jeszcze. Znajdź próbkę jadu Kairana w jego leżu. Zabójcy królów. Kairan, kwestia ceny. No nie wiem, co teraz mam jeszcze robić, bo już chyba dość zrobiliśmy we Flotsam. Szczerze mówiąc, to ja już bym tu nic już nie robił. Dobra, to zakończymy już odcinek tutaj, żeby nie było za długie. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie mu ocenić, skomentować i zasubskrybować. Zapiszę jeszcze grę. Okej, dobra, trzymajcie się. Na razie, yo!